Minister zdrowia ogłosił, że od poniedziałku 12 grudnia można zapisywać na szczepienie przeciw COVID-19 maluchy w wieku od 6 miesiąca do 4 roku życia. Można to zrobić przez moje IKP, dzwoniąc na infolinię na numer 989 lub bezpośrednio do punktu szczepień dla dzieci. Otrzymają one specjalny preparat Pfizer dedykowany dla nich i tylko po konsultacji lekarskiej. Do Polski trafiło już 500 000 dawek, ale w Koninie na razie ich nie ma. My czekamy na tą szczepionkę. I na szczepienia w Koninie, w szpitalu, będą się odbywały jak do tej pory u tych dzieci starszych przy ulicy Wyszyńskiego. Na szczepienie można się zarejestrować poprzez telefon, który jest podany na stronie internetowej szpitala i drzwiach gabinetu. Można też przez infolinię. Przyjmujemy zaproszenie. My zapraszamy wszystkich maluchów, wszystkich rodziców, żeby z tymi maluchami do nas dotarli. Dlatego, że patrząc na te małe dzieci, one są tak bezbronne, a mając jeszcze zagrożenie innymi wirusami, również zagrożone są COVID-em, który oczywiście daje jeszcze większe niebezpieczeństwo powikłań. Stąd zawsze w obecności lekarzy, po zbadaniu przez lekarza pediatrę, to dziecko będzie zaszczepione. Schemat szczepienia tej grupy wiekowej będzie taki. Pierwsza i druga dawka w odstępie 3 tygodni, a 8 tygodni po drugiej, trzecia dawka przypominająca. Warto o tym pomyśleć, zwłaszcza, że obecnie nakłada się na siebie kilka chorób u najmłodszych dzieci. Ich przebieg i powikłania są na tyle poważne, że wymagają hospitalizacji. W tej chwili jednak przeważają innego rodzaju schorzenia. To są najczęściej adenowirusy, to są wirusy RSV, czyli te, które dominują w układzie oddechowym, pogarszając bardzo mocno problem oddychania i tego bezpieczeństwa dziecka przed utratą życia przede wszystkim. To są małe dzieci, które są właściwie szybko rozwijają się schorzenia i bardzo często zdarza się, że robią się powikłania. A to powoduje, że maluszki są bardziej narażone na zakażenie koronawirusem. Przy tych chorobach spodziewamy się, że w najbliższym czasie, przy tych wirusowych schorzeniach, które są w tej chwili, spodziewamy się również powiększenia liczby osób, które będą chorowały na COVID-19. Niestety populacja nasza się nie wyszczepiła zupełnie, całkowicie, a więc są tak zwane luki w szczepieniach i chorują nam osoby dorosłe. To się już coraz częściej powtarza, również w naszym szpitalu trafiają pacjenci, u których choroba się rozwija i jest to zagrożenie dla najmniejszych dzieci. Zwłaszcza teraz, kiedy po listopadowym spadku w grudniu rośnie liczba zakażonych i pacjentów, którzy z COVID-em trafiają do szpitali, również ci najmniejsi. A sprzyjają temu okoliczności, ponieważ jest okres przedświąteczny, więc częściej spotykamy się w różnych grupach. Spotkania rodzinne, spotkania okolicznościowe, które będą organizowane i w zakładach pracy oraz w domach rodzinnych, będą powodowały, że niestety ludzie będą przenosili wirusa. Jest to o tyle niebezpieczne, że właśnie w tych rodzinach są małe dzieci. W związku z tym zawsze mówimy, że tam, gdzie jest niebezpieczeństwo, gdzie są małe dzieci, że ich zarażamy, ale nie tylko małe dzieci, bo przecież zarażamy również osoby chore, cierpiące na różne współistniejące choroby. Dlatego też, jeżeli już koniecznie musimy, to naprawdę w maseczce, w bezpiecznym miejscu, żebyśmy nie zarażali się i nie zagrażali, nie byli zagrożeniem dla tych najmniejszych, bo to jest najważniejsze. Jak zapewniał minister Niedzielski, w nocy z 11 na 12 grudnia wystawione zostały skierowania dla 2 milionów dzieci. Poza tym przestrzegał przed kolejną falą zachorowań. Prowadzimy prace analityczne, które prognozują przebieg kolejnych fal. Apogeum kolejnej fali jest prognozowane na koniec stycznia. COVID-19 znów przyspiesza, ale resort ma świadomość nakładania się kilku chorób. Monitorujemy sytuację w szpitalach. Dochodzi do obłożenia na oddziałach pediatrycznych, przyznał minister Adam Niedzielski. Przypomnijmy, że pierwsze szczepienia dorosłych zaczęły się 27 grudnia 2020 roku, czyli najmłodsi musieli czekać na swoją kolej i dostosowaną do nich szczepionkę aż 2 lata.